Witam w kolejnym odcinku Game Show Switch. W dzisiejszym odcinku dwa przykłady. I to świeżusieńkie, tegoroczne. Pierwszym jest amerykańska wersja teleturnieju Jaka to melodia, czyli Name That Tune, która powróciła do tego kraju po 35 latach przerwy. I tak, co prawda, jaką to melodię amerykańską już w Game Show Switch omawiałem. Tyle, że jak już powiedziałem, dopisał się nowy rozdział tej historii. Zacznijmy od tego, że w latach 52-54 ten turniej był na antenie NBC, potem pierwszy switch do CBS w roku 54, tam obecność tego turnieju do roku 59, potem skasowanie. Rok 74, kolejny switch, powrotny na NBC, na NBC z przerwami w latach 74-77, potem już tylko i wyłącznie odcinki w konsorcjum. Natomiast w tym roku kolejny switch, tym razem na antenę stacji Fox. I od stycznia bieżącego roku na Foxie ten turniej jest emitowany w środowym prime time, o czym już wspominałem w oddzielnym odcinku. A jak dobrze, odcinku SGSM. A jak dobrze pójdzie, to jeszcze zrobię SGSM-a na temat zasad tego turnieju. Tyle, że muszę po prostu obejrzeć jakiś odcinek, bo jeszcze tak się składa, że nie oglądałem, ale wszystko da się nadrobić. To był pierwszy przykład w dzisiejszym odcinku. Kolejny, również świeżusieńki, tegoroczny, to francuska familiada, czyli Une Famille en Or, która przeżyła kolejny renesans. Teleturniej ten ogólnie powstał we Francji, zadebiutował w połowie lat 80. na antenie już nieistniejącego kanału Le Cinq, czyli piątka, to była jedna z czterech piątek należących do Silvio Berlusconiego. Jedną z nich jest włoska Canale Cinque, Tele Cinque w Hiszpanii, te piątki nadal istnieją. Było jeszcze Tele Fünf w Niemczech i właśnie Le Cinq we Francji. I właśnie tam familiada we Francji zadebiutowała w połowie lat 80. To trwało tylko rok i ten teleturniej został skasowany. W roku 90 mieliśmy switch na antenę TF1. W TF1 ten teleturniej miał dwa biegi. Pierwszy to lata 90-99, czyli całe lata 90, a drugi to lata 2007-2014 i ponowne skasowanie. W 2015 kolejny switch na antenę Tele Monte Carlo. Ten nadawca z Monaco emitował ten teleturniej w roku 2015. Potem kolejny switch na antenę stacji D8, obecnie C8. W roku 2017 ten teleturniej był emitowany właśnie na tym kanale. I po skasowaniu przez 4 lata nie było we Francji śladu tego formatu. Dopiero obecnie, w roku 2021, teleturniej ponownie reaktywowała TF1 i mamy switch powrotny. Tak więc, to jest historia, której jeszcze w Game Show Switch nie poruszałem, tak więc widzicie, jak wyglądała historia emisji teleturnieju Familiada we Francji. I to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Game Show Switch.